Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik to tak, dawno tagu nie było i tak naprawdę zostałam otagowana 100 lat temu przez siarkę do tagu, który nosi nazwę Ludzie wokół nas. Tak zawiera 10 pytań, na które teraz Wam odpowiem. Siarka tutaj dodała też w tytule, jakimi ludźmi lubi otaczać się siarka. Ja Wam powiem, jakimi ludźmi lubię się otaczać ja. Chociaż czasami tak bywa, że nie zawsze mamy, wiecie, możliwość wybierania sobie towarzystwa, ale powiem Wam, jakich ludzi ja lubię, za co ich cenię, co mnie w nich denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Jeśli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was zapraszam i startujemy. Pierwsze, jakich ludzi najbardziej sobie cenisz? Nie będę oryginalna, powiem Wam tak, oczywiście ludzi prawdomównych, szczerych, ludzi, którzy potrafią słuchać, którzy szanują drugiego człowieka. Tacy ludzie są po prostu u mnie naprawdę takimi ludźmi, których naprawdę ja cenię, których ja lubię i z którymi ja lubię przebywać. Dalej, dwa, co Cię najbardziej denerwuje w innych? No i tutaj podobnie odpowiem, tylko będzie to, wiecie, odwrócona sytuacja. Nie lubię ludzi, którzy nie są prawdomówni, którzy kłamią, którzy po prostu kłamstwo mają na zawołaniu, że czasami to pomaga, jak ktoś tak potrafi wymyśleć sobie, wiecie, jakąś bajkę na poczekaniu. Nie lubię ludzi, którzy nie mają szacunku do drugiego człowieka, którzy po prostu nie słuchają, którzy, wiecie, olewają i tak naprawdę, no, nie szanują drugiego człowieka. Dla mnie tacy ludzie... Naprawdę nie lubię takich ludzi, bardzo mnie to denerwuje, irytuje i po prostu z takimi ludźmi nie lubię przebywać. Dalej, trzy. Wolisz ludzi cichych czy bardziej pewnych siebie? Wiecie co? Po środku, bo ja jestem takim człowiekiem chyba po środku, czyli jestem troszeczkę taka, wiecie, i mam troszeczkę cech charakteru z człowieka takiego cichego i takiego człowieka troszeczkę pewniejszego siebie. I ja, wydaje mi się, że w ogóle wybieram sobie towarzystwo podobne do mnie. Sama z sobą bym się po prostu dogadała. I ja po prostu lubię ludzi takich podobnych charakterem do mnie. Czyli ludzi takich troszeczkę zwariowanych, troszeczkę ułożonych, troszeczkę cichych, takich spokojnych, wiecie, poważnych, jak sytuacja tego wymaga. Ale też takich, wiecie, którzy otwarcie idą do drugiego człowieka, potrafią nawiązać kontakt, są tacy, wiecie, otwarci na nowe towarzystwo. I słuchajcie, no, i w cichych ludziach, i w ludziach pewnych siebie są jakieś tam wady i zalety. Nie lubię po prostu takiego całkowicie wyciszonego człowieka, dlatego że ja jestem osobą głośną, jestem osobą taką hałaśliwą, wiecie, taką naprawdę, która po prostu lubi gadać, lubi dużo szumu wokół siebie i wokół też innych, i myślę, że męczyłabym się z takim bardzo, bardzo cichym człowiekiem. Z drugiej strony osoby pewne siebie zawsze kojarzą mi się z kimś takim, wiecie, wywyższającym się, pysznym. Ja wiem, że nie wszystkich trzeba wrzucać do jednego worka, ale ja się akurat spotkałam z takimi ludźmi, którzy, wiecie, jak byli pewni siebie, to mieli tak naprawdę wszystkich dookoła w dupie i tak naprawdę patrzyli tylko na siebie, wiecie, takie ja jestem najważniejsza, najfajniejsza, najładniejsza, najpiękniejsza i no, mi to zupełnie nie odpowiada, dlatego też wolę takich ludzi, wiecie, po środku. Dalej, cztery. Jakich znanych ludzi miałeś okazję poznać? Bo ja mam szczerze, że nikogo znanego nie poznałam. Miałam okazję przebywać z Olą. Ola była wokalistką zespołu, którego teraz nazwę Wam nie powiem. Zapytam się Marcina, jeśli on będzie pamiętał, to Wam tutaj napiszę. W Irlandii właśnie byliśmy z nimi. No i kolegowaliśmy się dobrze. Teraz oczywiście już niestety kontakt się, nie wiem czy oczywiście, ale kontakt się po prostu urwał. Ale w każdym razie ona była wokalistką zespołu, który Wam tutaj napiszę. Widziałam ją w teledysku, słyszałam też na żywo, jak śpiewa, także. Także tak, ale nie miałam okazji poznać innych znanych osób. 5. Jaka cecha charakteru w drugim człowieku jest dla Ciebie najważniejsza? Taka naprawdę najważniejsza to szacunek do drugiego człowieka, bo za szacunkiem idzie wszystko. Idzie prawdomówność, idzie właśnie tak umiejętność dobrego słuchania, właśnie szanowanie człowieka, taki, wiecie, jego uczuć, tego co czuje, tego co myśli, jakie w ogóle ma przekonania, i to po prostu tak mi się kojarzy właśnie z tym jednym słowem szacunek. To jest takie dla mnie najważniejsze. Dalej, a czy to jest cecha charakteru? Nie wiem, ale w każdym razie tak odpowiem na to pytanie. 6. Czy łatwo łapiesz kontakt z ludźmi? Wydaje mi się, że tak. Ja jestem raczej taką właśnie otwartą osobą, lubię nawiązywać kontakt, lubię rozmawiać. Czasami są takie dni, że lubię też pomilczeć i właśnie lubię też takie osoby, które rozumieją, wiecie. Lubią też pogadać, ale czasami lubią też pomilczeć jak ja. Ale myślę, że szybko łapię kontakt. Ja często mam też tak, że chciałabym się odezwać do jakiegoś człowieka, ale mam takie wrażenie, że on nie chce ze mną rozmawiać. Czasami i często się tak tylko mi wydaje, bo później się okazuje, że jednak ta osoba miała ochotę porozmawiać, ale w każdym razie
Chciałabym jak najwięcej ludzi poznać, chciałabym z wszystkimi osobami porozmawiać, ale też mam takie, wiecie, trochę wyczucie i nie chcę też sama, wiecie, się narzucać komuś, dlatego też wolę, jak ktoś tam zrobi pierwszy krok, chociaż czasami zdarzy się, że ja robię ten pierwszy krok, ale wydaje mi się, że szybko łapię ten kontakt. 7. Czy uroda, wygląd zewnętrzny jest dla Ciebie ważny? Chodzi o partnera życiowego. W tym momencie, tak jak dzisiaj przed Wami siedzę, jeśli miałabym wybierać partnera życiowego, na pewno zwraca się uwagę na wygląd i nie powiem, że nie, w ogóle na to nie patrzę, bo na pewno ja bardzo zwracam uwagę na oczy, na zęby, na usta, na cerę. Ja po prostu teraz nie wiem, czy przez to, że tak, wiecie, lubię kosmetyki, zajmuję się też tak makijażem i po prostu to tak, wiecie, we mnie wykształciło taką czujność, wiecie, zwracania uwagi na innych. Zresztą ja zawsze lubiłam patrzeć, jak ktoś jest pomalowany, jak ma zrobione paznokcie, jak w ogóle zęby, czy proste, czy ładne, jak brwi, jak rzęsy, ale myślę, że teraz jeszcze bardziej na to zwracam uwagę. Jeśli chodzi ogólnie o partnera życiowego, to na pewno wygląd ma jakieś znaczenie, ale ogólnie uważam, że naprawdę to, co ma człowiek w środku, w sobie, to jest najważniejsze, bo naprawdę możemy spotkać super, ekstra, zajebistego gościa, który naprawdę jego uroda, a jego mózg to dwie różne rzeczy i po prostu różnią się diametralnie i jedno z drugim nie idzie w parze. Możemy też spotkać naprawdę przystojnego gościa, który po prostu ma naprawdę dużo oleju w głowie, jest mądry i w ogóle tak życiowo nastawiony. I myślę, że nie warto też zwracać, tak wiecie, naprawdę mocno uwagę na wygląd, bo tak jak mówię, nie zawsze wygląd idzie w parze z rozumem, ale zdarzają się wyjątki. Teraz, tak jak jakbym teraz wybrała partnera życiowego, to myślę, że chciałabym na pewno poznać bardziej tego człowieka, bardziej się skupić na tym, jaki on jest do drugiego człowieka, jak on się zachowuje w różnych sytuacjach, a wygląd myślę, że byłby raczej na drugim miejscu. Dalej, 8. Czy uśmiechasz się do ludzi na ulicy? Wiecie co, ja ogólnie jestem postrzegana jako buc. Tak. Wielokrotnie słyszałam taką opinię, że jak ktoś już mnie poznał, sobie myślał, Boże Paul, nie myślę, tylko mówił mi, Boże Paula, jaka ty jesteś fajna, a na początku wydawało mi się, że nie bardzo, że taka, wiecie, jakby zadufana w sobie, nie wiem, tak ludzie jakoś mnie dziwnie postrzegają, bo ja ogólnie, wydaje mi się, że tak się, wiecie, no nie szczerze zębów, wiecie, idę do kogoś i od razu, wiecie, jestem uśmiechnięta, jak kogoś znam, to oczywiście, że tak, że dzielę się tym uśmiechem, ale jeśli ktoś jest obcy, to właśnie jestem takim człowiekiem chyba obserwującym i czekam tak jakby na ten pierwszy ruch, tak? Jeśli ktoś się do mnie uśmiechnie, to ja wtedy odwzajemniam. Być może też tak jest, że ta osoba też czeka na mój uśmiech, ale ogólnie myślę, że raczej odwzajemniam. Jakoś pierwsza, wiecie, nie szczerze zębów. Do ludzi tutaj znajomych oczywiście tak, jestem uśmiechnięta, dzień dobry i w ogóle, ale do obcych raczej taka, wiecie, normalnie. I pewnie wyglądam jak buc, no nic za to nie poradzę. 9. Jesteś domatorem czy imprezowiczem? Oczywiście domatorem. Ja po prostu kocham swój dom, kocham rodzinę. Dla mnie oni mogliby istnieć tylko i wyłącznie z nim, mogłabym spędzać czas. Czasami mam taki odpał, że chciałabym gdzieś iść tam na jakąś imprezkę potańczyć. W każdym filmiku czadomem, to jest po prostu jakaś już, nie wiem, dobra, bo się już pogubiłam. Tutaj było pytanie o domatora czy imprezowicza i mówiłam Wam, że lubię przebywać w domu, lubię swoją rodzinę, ale też czasami mam tak, że chciałabym gdzieś iść się tam pobawić. Lubię też na przykład jeździć gdzieś do kogoś, jak są jakieś takie spotkania rodzinne, ale właśnie wszystko widzicie z rodziną. Ale w każdym razie czasami jest też tak, że po prostu chciałabym gdzieś tam iść, potańczyć, zabawić się, ale raczej rzadko się to zdarza. Jestem typowym chyba domatorem. Tak, zdecydowanie. 10. Czy makijaż pozwala Ci na łatwiejszy kontakt z ludźmi. I powiem Wam szczerze, że tak się grubo zastanawiam, czy tak jest. Znaczy ja osobiście mam tak, że jak jestem pomalowana, to łatwiej jest mi podejść do jakiegoś człowieka, łatwiej jest mi z nim porozmawiać, bo jeżeli nie mam tego makijażu, to tak troszeczkę czuję się skrępowana. Ale też jest też tak, że jeżeli ktoś mnie nie zna i nie widział mnie w makijażu, nie widział mnie bez makijażu, a widzi mnie bez makijażu, to sobie myśli, że tak wyglądam normalnie. Ale jeśli ktoś mnie widział w makijażu na co dzień, a nagle widzi mnie bez makijażu, to sobie myślę, oho, jakaś chyba chora jest, albo coś jej dolega, bo dziwnie wygląda. I myślę, że mi osobiście może nie tyle w łatwiejszym kontakcie, że łapię łatwiej kontakt, tylko mi jest łatwiej podejść do tego człowieka, z nim porozmawiać, patrzeć mu prosto w oczy, bo jak nie mam, wiecie, pomalowanych oczu, to czuję się taka jakaś naga i tak dziwnie się po prostu czuję. Więc ja po prostu wolę być pomalowana dla swojego takiego komfortu. Nie muszę być mocno wymalowana, wystarczy, że mam, tak jak dzisiaj, mam wytuszowane rzęsy, mam zrobione brwi, nie mam podkładu i tak mogę iść, tak, po prostu mogę nawet iść do pracy i nie mam z tym problemu, ale żeby te oczy były troszeczkę zaznaczone, bo jednak wiecie, ja mam cienie dookoła oczu i po prostu czuję się tak bardziej na luzie i tak jestem bardziej komfortowo podchodzę do tej rozmowy, jak mam coś tam na sobie jednak. A czy to jest łatwiejszy kontakt? Kontakt może nie, ale po prostu taki komfort dla mnie psychiczny, że jestem, wiecie, no nie wyglądam tak źle. Tak i ten ktoś nie sobie nie pomyśli, o, jakoś chyba chora jest, biedna, albo coś jej dolega.
Tak, moi drodzy, i 10 pytań za nami. Bardzo proste, bardzo takie, wiecie, typowo na luzie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to poproszę kciuka w górę. I co? Jeśli macie ochotę, możecie odpowiedzieć na któreś z pytań, chociaż jedno. Dajcie znać, bo właśnie, jakimi ludźmi Wy się lubicie otaczać i po prostu czy macie szansę takimi ludźmi się też otaczać. O, Franki właśnie. Gdzie tam na poduszkę? No. Czeka już, bo jest 14, żeby go wyprowadzić, wiecie, i tutaj punt chyba robi, że się położył z tej strony. W każdym razie dajcie znać, jakimi ludźmi wy się otaczacie, albo też jakimi ludźmi lubicie się otaczać, bo tak jak powiedziałam na początku, nie zawsze mamy taką możliwość wybierać sobie towarzystwo. Czasami po prostu musimy zaakceptować ludzi, którzy są wokół nas, bo nie wiem, pracujemy z nimi, bo nie wiem, nawet w rodzinie się zdarzają tacy dziwni ludzie i po prostu musimy ich zaakceptować. Ale jeśli macie możliwość, to dajcie znać, jakich towarzyszy życiowych, przyjaciół, znajomych sobie wybieracie, tak, jakich cenicie przede wszystkim. I co, moi drodzy, ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam pięknie za uwagę, tak jak dzisiaj, jak Pippi Langstrum trochę, tak, tak na luzie, taki luźny dzień dzisiejszy w domu, więc tak dla Was przygotowany. Mam nadzieję, że się podobał, poproszę o kciuki w górę, żegnam się z Wami, całuję, pa!